Dzień 15. Wstawiennicza modlitwa w duchu. Zasada wytrwałości w modlitwie nie ma zastosowania w każdej sferze życia chrześcijanina, łącznie z naszymi staraniami mającymi na celu przeprowadzenia innych do Chrystusa. Z poprzednich rozważań jasno wynika, że nasze modlitwy są konieczne dla zbawienia osób z kręgu naszej rodziny i przyjaciół. Apostoł Paweł zdecydowanie zaleca chrześcijanom, aby zanosili błagania za wszystkich ludzi. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy cicho i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. 1 Tymoteusz 2:1-3. Za pośrednictwem modlitwy wstawienniczej mamy doprowadzić zgubionych ludzi do spotkania z Bogiem. Nasze modlitwy mają sprawić, że pojednają się oni z Bogiem, a ich związek z szatanem rozpadnie się. Modlitwa wstawiennicza jest więc kluczowym elementem służby pojednania, do której powołany jest każdy chrześcijanin. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył na służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. 2 Koryntian 5:18-19. W modlitwie do Ojca zapisanej w Ewangelii Jana Chrystus zanosi modlitwę wstawienniczą o jedność, która ma zapewnić, zapanować między Ojcem a wierzącymi. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że mnie posłałeś. Jana 17:20-21. Chrystus modlił się o całkowite pojednanie między Ojcem a wszystkimi wierzącymi. On zanosił tę wstawienniczą modlitwę nie tylko 2000 lat temu, ale tą samą modlitwą modli się wciąż za nas. Dlatego też może zbawić nas zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Hebrajczyków 7:25. W listach apostoła Pawła czytamy, że ciągle stawiał się do Boga za tymi, do których pisał. Rzymian 1:9, Efezjan 1:15-16. Jeden z takich tekstów znajdujemy w Kolosan 1:9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za nas modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Apostoł Paweł dobrze znał tych ludzi i bardzo ich kochał. Z pewnością rozumiał konieczność stałego wstawiennictwa za wszystkimi świętymi. Zachęca również wszystkich chrześcijan, aby wstawiali się za swoich współwyznawców. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Efezjan 6:18. Bóg objawił ludziom konieczność modlitwy wstawienniczej, kiedy to Samuel wypowiedział do króla Saula następujące słowa. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę do drogi dobrej i prawej. 1 Samuela 12:23. Z powyższego tekstu dowiadujemy się, że zaniechanie modlitwy za siebie nawzajem jest grzechem. Ellen White zachęcała do modlitwy wstawienniczej w następujących słowach. Chociaż Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, to jednak zaszczyca swoją obecnością zgromadzenia swojego ludu. Obiecał, że gdy będą zbierać się, aby Go szukać, wyznawać swoje grzechy, modlić się za siebie nawzajem, to On spotka się z nimi przez swego ducha. Jednak ci, którzy zbierają się, aby Go uwielbiać, muszą odrzucić od Ciebie wszelkie zło. Jeśli nie przyjdą uwielbić Go w duchu i w prawdzie oraz pięknie świętości, to ich wspólne zgromadzenia będą daremne. Gdy chrześcijanie każdego dnia są napełnieni duchem, wtedy Bóg kieruje życiem i wstawienniczej modlitwie. Daje im myśli, za kogo mają się modlić i często też świadomość tego, o co mają się modlić w życiu każdej osoby. Nie trudno się domyślić, że szatan zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przekonać nas, że specjalna modlitwa za siebie nawzajem nie jest ani ważna, ani konieczna. W
Chcę, abyśmy wierzyli, że tak naprawdę modlitwa za zgubionych nie jest wcale potrzebna, a Bóg działa ku ich zbawieniu nawet wtedy, gdy się za nich nie modlimy. Będzie więc atakował życie modlitewne najprawdopodobniej bardziej niż jakąkolwiek sferę naszego życia duchowego. Mam nadzieję, że nie uwierzycie w jego kłamstwo. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze, gdy chrześcijanie wstawiają się za kimś w modlitwie, to co tak naprawdę robią? Dwa, w jaki sposób szatan atakował twoje życie modlitewne? Trzy, w jaki sposób możesz stać się bardziej skuteczny w modlitwie stawienniczej? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. Jeden, o to, aby Bóg dalej służył wam swoim świętym duchem. Dwa, o to, aby Bóg uczył was efektywnego wstawiennictwa modlitewnego. Trzy, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was i dam wam serce nowe, ducha prawego do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam wam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Ezechiel 38, 25-27. Dziękuję.